Chodź ze mną do Tottenham. Czy wiesz, co tam się dzieje? Broadwater Farm codziennie płoną samochody. Młodzież rzuca kamieniami w policję. Policja pałuje, pałuje, pałuje. Chodź ze mną do Tottenham. Przecież wiesz, że jesteśmy w tym razem. Ty i ja. Czy wiesz, jak to jest? Otwierać policja. Otwierasz drzwi, ich jest czterech, pięciu, sześciu. Full uzbrojenia, a ty jesteś kobietą w średnim wieku. Nie umiesz nawet odpowiedzieć na ich pytania. Nie, żeby szczególnie ci je zadawali, po prostu wszystko prują, jak leci. Poduszki, kanapy. Zbijają doniczki stojące na oknie, krzyczą. Krzyczą, ty stara kurwo. Nie jesteś w stanie dowiedzieć się nawet, o co chodzi i czego szukają. Kręci ci się w głowie i nagle dostajesz ataku serca. Umierasz. Wszystko tylko dlatego, że jesteś czarna i pochodzisz z Karaibów. A zaledwie tydzień wcześniej podobna sytuacja ma miejsce w Brixton. Otwierać policja. Otwierasz drzwi, ty stara kurwo. Otwierasz drzwi, jest ich czterech albo sześciu, szukają twojego syna, nie wiesz, o co chodzi, próbujesz tłumaczyć. Prują wszystko, więc protestujesz i wtedy jeden odwraca się w twoją stronę i oddaje strzał. Tylko dlatego, że jesteś czarna. Więc czemu zamieszki? Bo policja jest ponad prawem. Zbrojne ramię rządu. W każdym kraju tak to wygląda. Czemu w pył idą całe ulice? Bo nie ma się do kogo odwołać. Komisje przyjmujące skargi podlegają policji. Nikt przecież nie nasra do własnego gniazda. Możesz wybrać drogę bez przemocy, sądzić się. Trwa to 10, 20, 30 lat. Tracisz zdrowie, pieniądze, a na końcu jesteś tylko wrakiem. Nie chcę sprawiedliwości za 30 lat. Chcę jej teraz. Czy wiesz, co to są sus laws? Sus od suspicion. Podejrzenie. Policja może cię zatrzymać i przeszukać bez zezwolenia, bez żadnej podstawy prawnej. Wystarczy, że facetowi na patrolu coś się nie spodoba i uzna, że jesteś podejrzany. Nie protestowalibyśmy, nie toczylibyśmy tej wojny, gdyby zatrzymano paru dealerów czy alfonsiaków. Idę do Tottenham, bo zbyt często zatrzymywany jest czarny chłopiec. Bo policji nie podoba się jego wypchany tornister. Bo zbyt często zatrzymywany jest arabski nastolatek. Bo zbyt głośno się śmieje. Bo zbyt często wychodziłam z moją dziewczyną z imprezy i zatrzymywano nas. Byłyśmy tylko dwiema dziewczynami, co idą zygzakiem na lekkim rauszu. Ale w ich oczach wszystko wygląda inaczej. Dwie laski to kurwy. Lesby, dilerki dragów. Na pewno pod wpływem. Bóg raczy wiedzieć, o czysta Brytanio, czy nie roznoszą HIV-a. Od kopa leci zatrzymanie, przeszukanie. Niewybredne komentarze, macanie, areszt, rozbieranie, obelgi, plucie w twarz. A potem zwalniają cię bez słowa, bo jakimś cudem okazuje się, że obie jesteście zupełnie niewinne i nie zrobiłyście niczego niezgodnego z prawem. Chodź ze mną do Tottenham. Jesteś biała, ale potrzebni są wszyscy. I nie mów, że nigdy nie byłaś w podobnej sytuacji. Czy nie zatrzymano cię nigdy bez żadnej przyczyny? Czy nie zarzucano ci kradzieży? Hej, jedź na wakacje do Polski, twój samochód już tam jest. Jeśli powiesz mi, że gospodyni domu, w której jesteś pomocą domową, nie zostawiła pieniędzy na wierzchu, by sprawdzić twoją uczciwość, nie uwierzę. Jeśli powiesz mi, że nikt nigdy nie wziął cię za prostytutkę, bo mówisz ze słowiańskim akcentem, nie uwierzę. Jeśli powiesz mi, że nigdy nie usłyszałaś: ej, brudna pizdo, wracaj skąd przyszłaś, nie chcemy cię tu, wypadł z wysp, nigdy nie uwierzę. Więc chodź ze mną do Tottenham. Będziemy palić samochody i bić się z policją. Będziemy tańczyć w kłębach dymu, palić szlugi z pankami i jointy z chłopakami z Karaibów. Nigdy tego nie pożałujesz, bo nie ma ceny, której nie da się zapłacić za wolność i sprawiedliwość. Po latach, być może, robiąc zakupy w Safewayu, Gatewayu czy innym Tesco, przypomną ci się dni w Tottenham.
na widok zmierzającego w twoją stronę pracownika ochrony. I ze zdziwieniem zorientujesz się, że podniósł coś, co wypadło ci z koszyka i nie ma zamiaru oskarżyć cię o kradzież.